Piotr Kajak, witam serdecznie w kolejnym programie Gość Dnia. Dzisiaj z nami Patrycja Jugo. Witam serdecznie, witam Państwa. No trochę mi przykro, bo widzimy się dopiero po rocznej przerwie, ale przy okazji bardzo podobnego tematu, chociaż troszeczkę szerzej dzisiaj pewnie sobie pogadamy o tym. To już czwarta edycja, jeśli chodzi o barbórkowy turniej piłki ręcznej. Będzie szansa, żeby zobaczyć, no myślę, że bardzo, bardzo fajne spotkania i trochę ich będzie zresztą. Omówimy o sobocie. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam. Więc jak to wygląda, jeśli chodzi o te ostatnie dni przed startem, bo przygotowania już pewnie no, w grubszej mierze wszystko jest dopięte, ale jeszcze pewnie jakieś szczególiki musicie sobie tam podogrywać. Jak to wygląda teraz? Oczywiście część tych rzeczy zostaje zrealizowana w ostatnich dniach. To już tylko drobne sprawy, które zostały. Cieszymy się, że główne kwestie, takie jak obsada sędziowska, rezerwacja hali, noclegi, fizjoterapeuta, fotograf, to za nami, więc te wszystkie najważniejsze kwestie zostały już zrealizowane. Można powiedzieć, że 99% spraw zostało załatwionych. Przed nami drobne kwestie, które do soboty będą gotowe. Bo muszą, nie ma innej opcji. Muszą, oczywiście. No dobra, no mnie najbardziej interesuje, jakie drużyny zobaczymy, jak wygląda system rozgrywek w tym roku. W tym roku, w sobotę, będziemy gościć już drugą, trzecią i czwartą drużynę Mistrzostw Polski Masters w kategorii plus 33 kobiet. Mam na myśli tutaj drużynę z Warszawy, ze Zgody Rudy Śląskiej i z Jeleniej Góry. Jeśli chodzi o panów, będą aktualni mistrzowie Polski w kategorii plus 45 Pabianice. W tym roku przewidziałyśmy mieszany system rozgrywek. Jeśli chodzi o panów, zagra 8 drużyn podzielonych na dwie grupy, po 4 drużyny. W fazie zasadniczej zagrają 3 mecze między sobą, a w następnej zagrają o najwyższe trofea i o miejsca, które zajmą w grupie. Jeśli chodzi o panie, 5 drużyn żeńskich zagra w systemie każdy z każdym w meczach po 15 minut. A my będziemy sobie to wszystko oglądać, będziemy się cieszyć z tego, że możemy zobaczyć zawodniczki i zawodników, których do niedawna mieliśmy okazję zobaczyć jeszcze na parkietach ligowych. I z tego powinniśmy się cieszyć, bo jeśli ktoś czuje niedosyt, jeśli ktoś tęskni, to będzie miał szansę ich zobaczyć raz jeszcze w takich właśnie rozgrywkach. A to jest fajne, na pewno. Dokładnie. Myślę, że przyciągną takie nazwiska chociażby jak Grzegorz Gowin, wielokrotny reprezentant Polski i na dzisiaj trener. Bracia Fabiszewscy, Tomek i Radek i bardzo utalentowany prawoskrzydłowy Tomasz Kozłowski, który jest skromną osobą, ale myślę, że wspomnę tutaj, że zdobył w 2008 roku Mistrzostwo Polski, w 2006 i 2004 srebrny medal, jest brązowym medalistą, jest uczestnikiem Ligi Mistrzów, no i notabene wielokrotnym mistrzem Polski Masters. No to teraz tak, trudna ocena, ale myślę, że sobie z nią poradzisz. Kto występuje w roli faworyta? To trudne pytanie i być może moją odpowiedzią nie zadowolę lubińskich kibiców i nie wskażę jednoznacznie jako faworytów gospodarzy, ale to wynika tylko i wyłącznie z faktu, że na bieżąco obserwuję te drużyny, które grają w turniejach mastersowych i ci, którzy grają, zgodzą się ze mną, że ta Liga Mastersów bardzo lubi płatać figle i jest trudna do przewidzenia, ale myślę, że to fajne, bo w naszym turnieju zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn zagrają wyrównane drużyny, co gwarantuje duże emocje sportowe, no i być może nie do końca przewidziane wyniki. Ja tak sobie myślę, że to troszkę bezpiecznie wybrnęłaś z tego, ale myślę, że też jest ku temu powód, bo wy jesteście też w roli organizatora. To jest duże obciążenie. Mimo wszystko trzeba dopiąć wiele szczegółów i w trakcie samego turnieju również zadbać o wiele, wiele elementów. No i tutaj też warto wspomnieć chyba o tym, że wam po prostu trudniej się gra w tym czasie. I tak można ocenić to chociażby pod kątem tego ostatniego turnieju, bo możemy sobie powspominać, prawda, ale nigdy to nie jest łatwa rozgrywka, bo coś tam w głowie ciągle siedzi. To miło, że tak uważasz, ale myślę, że organizując 3 poprzednie edycje turnieju i taką ogromną imprezę, jaką były Mistrzostwa Polski w 2017 roku, tak myślę, że mogę powiedzieć, że posiadłyśmy taką umiejętność pogodzenia organizatora i rywalizacji sportowej na parkiecie.
ale myślę, że dla nas największą nagrodą za udział w takim turnieju są miłe słowa, które płyną z całej Polski i słyszymy, że w Lublinie było bardzo miło, a turniej był zorganizowany na najwyższym poziomie i to dla nas największa nagroda. No, to już jest na pewno satysfakcja. I tutaj warto też wspomnieć o turnieju Old Boyów, bo to też jest element w tym wszystkim, że tak naprawdę to jest spora tradycja. To jest szansa na to, żeby zobaczyć zawodników, to jest szansa na to, żeby w jakiś sposób raz jeszcze nagrodzić ich brawami, bo trzeba pamiętać o tych wszystkich latach, kiedy możemy oglądać takich zawodników i dostarczają nam dużej fajnej dawki emocji sportowych, fajnych rywalizacji. To jest na co dzień, a później no fajnie, że ktoś o nich też pamięta. Tak myślę, że to tak z waszej strony też wynika. Nie wiem, jak na to patrzysz. Cieszymy się, że ten turniej stał się tradycją, bo tak mogę powiedzieć śmiało, że stał się tradycją. Chciałybyśmy, żeby zapoczątkowana przez nas inicjatywa doczekała co najmniej 20. co rocznicy. Na dzisiaj cieszymy się z każdego zorganizowanego turnieju i z taką dużą starannością pielęgnujemy każdą kolejną. Za rok będzie to okrągła, bo piąte wydanie turnieju. Mamy już kilka planów w głowie. I to jest mały jubileusz. Tak, niespodzianek, ale nie chciałabym dzisiaj zdradzać. Jeśli będzie mi dane, opowiem o tym szczegółowo za rok. Na pewno się spotkamy. Ale ja sobie tak słucham tego, co mówisz i pod kątem tego dwudziestolecia, o którym wspominasz, tak już patrząc mocno w przyszłość, to chyba jest tak, że jednak trudno się rozstać, nie? Ze sportem, z parkietem, z kibicami, którzy skandują tą nazwę drużyny, skandują nazwiska. Oczywiście, że jest trudno rozstać się. Każdy, kto uprawiał sport w swoim życiu, na pewno zgodzi się z moimi słowami. Już jako małe dzieci pragnęliśmy być najlepszymi, jakieś marzenia w głowie o wielkiej karierze sportowej. Myślę, że sport poniekąd wychował nas, nadał nam takich dobrych cech, które wykorzystujemy w życiu obecnym, ale jednak w pewnym wieku trzeba przewartościować ten sport. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że ten sport traktujemy jako hobby i wielką przyjemność, z czego bardzo się cieszymy. Sport też stał się fundamentem wielu przyjaźni, które się zawiązały w naszych drużynach. A podsumowując, uważam, że ta miłość do tego sportu nigdy nie wygasa, ona zawsze pozostaje, a taki turniej jest doskonałą okazją, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. A w naszym regionie piłka ręczna stoi bardzo mocno, więc z tego się cieszymy, że mamy okazję Was oglądać ponownie na parkiecie. Kiedy i gdzie? Tak na koniec naszej rozmowy, żeby przypomnieć, podkreślić. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na czwarty turniej barburkowy Masters, który odbędzie się już w tą sobotę o godzinie 17 w hali przy Szkole Podstawowej nr 14. Pierwsze rozgrywki meczowe już o godzinie 9 rano. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Dziękuję. Serdecznie zapraszamy.